Dzień dobry, witam tu Antaos i zapraszam na Let's Level Shakes and Fidget. Ostatnim razem zdobyłem upiorne bandaże Ozyrysa i pokonaliśmy kolejnego klauna w cyrku grozy. Tak więc te rękawice raczej nie będą dla mnie. Ewentualnie zajrzę, jak tutaj wygląda z statystykami. Łuczniczki 376, 167, ale do wszystkich statystyk. Tak to by się opłacało, mimo mniejszego pancerza, ale pancerz da się zmienić, o ile zmieni się na rękawice dla łuczniczki. Nie mogę zmienić, niestety. Więc pozostaje mi tylko rozmontowanie. A szkoda. Byłyby fajne rękawice. Tutaj będę musiał przeczekać, ale tutaj mogę sobie jednym żołnierzem zawalczyć. Biorę zasoby z podziemi i czekamy do końca kolejnej misji. I kończę kolejną misję. Obrzydliwy ożywieniec. Za 1,5 miliona punktów doświadczenia. Niech będzie ta misja. Arena jeszcze nie jest dostępna. Pupile. Mrok kontra woda. Omnibum. Proszę rady. On ma wyższy poziom. No niestety nie. Niestety nie, ale dziennie walczył do samego końca. Jeden punkt wytrzymałości więcej. Lochy jeszcze daleko. I czekamy do końca kolejnej misji. I kończę kolejną misję. Wierz mi. Niecałe 4 miliony punktów doświadczenia. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Jest pierwszy cios. I jest ostatni cios. Niestety nie mój. Tutaj będę musiał jeszcze przeczekać, chociaż twierdzy. I tak muszę czekać, w porządku. Więc czekamy. I kończę kolejną misję. Szkielet Voodoo. Za ponad 2 miliony punktów doświadczenia i Klepsydra, do której mam odpowiednią misję. Leśny Goryl. Za ponad 2,5 miliona punktów doświadczenia. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Niestety on ma pierwszy cios. Prawie się udało. Niestety tylko prawie. Ogień kontra woda na pupilach. No, niestety nie udało się. Jeszcze za mało zasobów. A w twierdzy też muszę przeczekać, więc przeczekajmy do końca misji. I kończę kolejną misję. Pająk drzewny. Za ponad 1,5 miliona punktów doświadczenia. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą.
No, niestety nie udało się. Pupile, woda kontra woda. O, i ta różnica poziomów. Niestety mój hydrowir był nieco słabszy o jakieś 60 poziomów. Ale jeszcze przyjdzie jego czas. A na razie zbiorę zasoby i czekamy do końca misji. I kończę kolejną misję. Rozbójnik, 315 poziom. Za ponad 2 miliony punktów doświadczenia i klepsydra. Niech będzie ta misja. Lochy są dostępne. Tak więc kogo mam tutaj? Madame Mystique. Spróbuję naszych sił z tobą. Tylko 30 milionów? Porządku. Doskonale. 281 milionów 239 tysięcy 819 punktów doświadczenia i demoniczna zbiora wielkiej paszczy. Siła wytrzymałe szczęście, czyli dla wojownika. Ej, że twoja zbroja właśnie zjadła moją. No tak. To by miało pełny sens. Więc w tym momencie zajrzałbym na ciebie. 3800, 2700, 300, 900, 300, 391, nie 300, 900. Takiej liczby jeszcze nie widziałem. 440. I to do wszystkich statystyk podstawowych wojownika. Mógłbym podbić sobie siłę. Martwi mnie tylko współczynnik zbrojności. 3800 o 1000 mniej, ale niby zbroja nie idzie w dół. Skończę najpierw obecną misję. Kapturnik. Za niecałe 1,5 miliona. I w tym momencie ustawiłbym nową wartę. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Doskonale. Pupile jeszcze potrzebują chwilę. Chociaż pupile chyba walczyły już wszystkie. Tak jest. Myślę, że mogę ciebie sobie wymienić. I dostaniesz ten klejnot. Więc ciebie bym rozmontował, a ciebie bym ulepszył. W porządku. Niech będzie w ten sposób. Mam troszkę zasobów, dzięki czemu podbiję sobie wytrzymałość. Zbiorę zasoby i czekamy do końca warty. I po kolejnym skoku czasowym
Zbiorę zasoby zwarte i podejmę się pierwszej misji dzisiaj. Niech to będzie ta, do której mam klepsydrę. Szkielet za ponad 3 miliony punktów doświadczenia i jakiś tam kaptur, którego nie zdążyłem przeczytać opis. Kolejna misja. Przed areną jeszcze zajrzę do gabinetu magii. Wszystkie napojki skończyły swoje działanie, ale mam jeszcze was. Zrobimy coś takiego. No skoro nie mam nic innego. Mniej obrażeń od ataków fizycznych wojowników. Nic, co bym więcej potrzebował. Ten kapelusz na dzień dobry polepszy mi aurę. A teraz pójdzie na rozmontowanie. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. No niestety nie poszło najlepiej. Pupile. Woda kontra mrok. No niestety nie udało się. Ale powoli idziemy i tak do przodu. Jeden punkt wytrzymałości, bo na inteligencję nie starczyło. Gildia zgłoszy się do ataku wspólnego i zawalczy sobie w portalu do piekieł. Szedł jeden cios krytyczny nawet. I 58% w portalu do piekieł indywidualnym. Zobaczmy. 2 ciosy krytyczne za 2 ciosy krytyczne. I tylko 9% ubitych. No niestety jest to 1% do tyłu. Brakuje mi jeszcze więcej siły uderzeniowej, szczególnie bez napoiku. I ewentualnie spróbowałbym sobie zawalczyć w cyrku grozy z morderczym klaunem Adolfikiem. Zobaczmy. 77 milionów punktów życia. 7500 siły. Tak więc 15 milionów ubił barbarzyńca, 10 milionów maguś. ...50 milionów zostało dla mnie, to troszkę dużo. Zważając na to, że będę mieć dwa, maksymalnie trzy ciosy dostępne. Tak, na tego przeciwnika jeszcze zdecydowanie muszę się podekspić. Twierdza, zbiorę tutaj zasoby. 10 za 112 się nie opłaci, bo wyjdę na 0. Jeden żołnierz za 16 tysięcy, tak. Niech się szkoli nowy już. 3 za 22 tysiące nie opłaca się, więc tutaj przeczekam. Zbiorę zasoby z podziemi. Zawalczę sobie w wehikule czasu. Ponad 5,5 miliona punktów doświadczenia. Bardzo ładne łupy. I wezwę sobie pierwszego bohatera do moich podziemi. Niech to będzie mroczny elf. Dosyć zbalansowane ma statystyki. Tak więc może być tu groźnie. Ale poszło wszystko dobrze. Kolejny mroczny elf. Prawie 5000 inteligencji i niecałe 4000 wytrzymałości. I jest kolejne zwycięstwo. Czy ja trafiłem na tego samego przeciwnika? Wygląda tak.
względem statystyk. Ale nie szkodzi, za tego samego dostaję punkty. I kolejny czarodziej, tym razem człowiek. 4500 inteligencji. Wytrzymałości 3,7 tysiąca. I jest kolejne zwycięstwo. Czarodziej gnomów. I czarodziejka elfów. Ponad 6,5 tysiąca inteligencji. Tutaj może być naprawdę groźnie, ale zobaczymy. Zdecydowanie była silniejsza. No, nie do końca tak zdecydowanie. Jeden cios byłem od wygranej, ale niestety zabrakło tego jednego ciosu. A my lecimy dalej. Mroczny elf. I kolejne zwycięstwo. Czarodziejka elfów ponownie. Prawie 6,5 tysiąca inteligencji. Ale nieco mniej wytrzymałości. Tak więc nie powinno być problemu. I mroczny elf. Prawie 5,5 tysiąca inteligencji, ale dosyć mało wytrzymałości ma jak na ten poziom. Tak więc też nie powinno być większego problemu. No właśnie. Czarodziej orków. Niecałe 5 tysięcy inteligencji. I ponad 5 tysięcy wytrzymałości. Tutaj może być bardzo ciężko z wygraną. Ale zobaczymy. Tak, ciosami krytycznym jeszcze mógłbym to wygrać. Chociaż... jednak się udało. Na obecną chwilę skończyłbym misję. Piekielne obcy. Za niecałe 3 miliony punktów doświadczenia. Niech będzie ta misja. Arena pupil jeszcze nie są dostępne. Więc wezwę sobie kolejnego bohatera do moich podziemi. Czarodziejka elfów. Prawie 6 tysięcy inteligencji, ale nieco mniej wytrzymałości, co chyba będzie jej zgubą. No właśnie. I czarodziej demonów. Ponad 6 tysięcy inteligencji. Niecałe 2,5 tysiąca wytrzymałości. I niski poziom pancerza, jakby się wydawało, bo sporo obrażeń zbiera. No właśnie. Czarodziejka elfów. Dosyć zbalansowane statystyki. Ale troszkę za niskie jak na ten poziom. Mógłbym ulepszyć goblinów. Myślę, że to jest dobry pomysł. Polecimy najpierw z goblinami. I w twierdzy... jeden żołnierz za 44 tysiące zasobów. Jeden za 20 tysięcy jak najbardziej się opłaci. 10 za 114. Ogólnie powinno wyjść 108. Zobaczmy. 114 kosztowało. 108, bo tych dwóch walczyło poprzednio.
To więc pasuje. Jeden żołnierz za 9. Nie, tutaj będę stratny już. Zbiorę zasoby z podziemi. Co się w gildii dzieje? Ktoś nas tutaj atakuje. Więc zgłoszę się zaraz do obrony. I odwiedzimy doktora Abawuwu. Cóż mi przeznaczenie dzisiaj powie? 7 milionów złota! Przy okazji zajrzałbym, czy jesteście maksymalnie ulepszeni. Oczywiście, że nie jesteście. Ale zaraz będziecie. Doskonale. Więc ogólnie po ulepszeniu mógłbym spróbować jeszcze raz tego klauna. Ale to zobaczymy, jak znowu będą lochy dostępne ewentualnie. A na obecną chwilę przeczekajmy do końca misji. I kończę kolejną misję. Śnieżny troll. Za niecałe 3 miliony punktów doświadczenia. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Oj, on jest dosyć wytrzymały. I mocno bije. Niestety, światło kontra mrok. Oby tutaj poszło lepiej. Doskonale. Jeży na mroku dla ciebie. I lochy jeszcze nie są dostępne. Zbiorę zasoby z twierdzy. I zawalczę sobie jednym żołnierzem za 12 900 zasobów. Trzech za 114? Jak najbardziej tak. Niech się szkolą nowi. 10 za 127. I niestety nie udało się. Przedtem zadziałało idealnie, a teraz niestety nie. A 108 by to kosztowało, no właśnie. 9 za 229 tysięcy zasobów. I już nadrobiłem stratę, a nawet wyszłem na plus. Zbiorę zasoby z podziemi. I czekamy do końca misji. I kończę kolejną misję. Bazyliszek. Co ponad 3 miliony punktów doświadczenia. I cytrynę światła. Niech to będzie kolejna misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. I przegram. Cytrus światła dla ciebie, Paladon. Ziemia kontra mrok na pupilach. Jeżyna mroku wygrana i pierwsza wygrana chyba dzień na pupilach. Chociaż przedtem chyba też się raz udało światłem. Lochy są dostępne. A ja spróbowałbym jeszcze raz walki z tobą, bo zwiększyłem poziom moim sprzymierzeńcom. O, ładne obrażenia poleciały. Bardzo ładne obrażenia poleciały. Milionów. 28. To jest do wygrania. To było do wygrania tak blisko zwycięstwa. Ale niestety nie wystarczyło. Ale już niedaleko do wygranej. Jak najbardziej damy radę.
nawet na obecnych statystykach. Dobiję sobie punkt wytrzymałości i czekamy do końca misji. I kończę kolejną misję. Szczur ściekowy. Za niecałe 3,5 miliona punktów doświadczenia. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. No niestety nie poszło najlepiej. Pupile. Mrok kontra mrok. I jest kolejne zwycięstwo. Jeżdżę na mroku dla ciebie. W twierdzy zawalczę sobie jednym za 33 tysiące zasobów. Niech się szkoli nowy. I czekamy do końca misji. I kończę kolejną misję. Niecały milion punktów doświadczenia i buty mistrza szybkopalczastego. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczę sobie z tobą. A na pupilach jeszcze parę sekund brakuje. Więc przeczekałbym te parę sekund, a w międzyczasie nie... Trzech będzie kosztować ponad 30 tysięcy. A więc biorę zasoby z podziemi i na pupilach zawalczę sobie ogniem kontra mrok. No niestety pirodliszka kontra poziom setny. Jakieś 56 poziomów różnicy. Niestety nie da się tego nadrobić siłą woli. Ty pójdziesz na rozmontowanie. I przeczekajmy do końca misji. I kończę kolejną misję. Ohydny Gremlin. Za ponad 3,5 miliona punktów doświadczenia. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. I jest pierwszy cios. I jest ostatni cios. Doskonale. Pupile walczyły wszystkie. Lochy jeszcze trochę potrzebują. Nadal nie. I tutaj też nie. Zbiorę zasoby z podziemi i czekamy do końca misji. I kończę kolejną misję. Piekielna oblubienica. ...700 tysięcy punktów doświadczenia. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Doskonale. Pupile. Tutaj nic nie zdziałam, ale mogę iść do zbrojowni i rozmontować tą szatę. Lochy są dostępne. A ja spróbowałbym jeszcze raz walki z tobą. No, ledwo 10 milionów tym razem ubił. Maguś też wiele nie upunktował. Tak więc wiszę na 50 milionach punktów życia jego. 38, ok. I znowu zakończył to ciosami krytycznymi, niestety. No, przedtem było znacznie bliżej.
Ale mówi się trudno. Jeden punkt inteligencji i czekamy do końca misji. I kończę kolejną misję. Raptor ryczący. Za niecałe 2 miliony punktów doświadczenia. Niech będzie ta misja. Zbiorę zasoby z twierdzy. I 10 za 320, jak najbardziej tak. I ponownie się nie udało. I ponownie o takie minimum. No niestety. Bywało lepiej. Ale mówi się trudno, niech się szkolą nowi. Będę musiał pamiętać. Ściana 170, żeby 11 wybierać żołnierzy, bo to już drugi raz, gdzie przegrałem taką walkę. Zobaczymy w przyszłości. Postaram się pamiętać, że 11 będę potrzebował na tą ścianę. A na obecną chwilę poczekamy do końca misji. I kończę kolejną misję. Potwornie okrutny zając. Za ponad 2,5 miliona punktów doświadczenia. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. No niestety nie udało się, a było blisko. Tutaj nic nie zdziałam. Tutaj też niestety nie. Więc przeczekajmy do końca misji. I kończę kolejną misję. Banshee. Za ponad 3,5 miliona punktów doświadczenia. I niech będzie ta misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Prawie się udało. Niestety tylko prawie. Buty mistrza epickich supermocy, które pójdą zaraz na rozmontowanie. Zbiorę zasoby z twierdzy. Trzech żołnierzy za 99 tysięcy zasobów. I to było nadal za mało? I jakoś muszę się przyzwyczaić do nowych statystyk moich żołnierzy, bo to kolejny raz, co się nie udało zdobyć twierdzy wroga. Dobiję sobie parę punktów statystyki i czekamy do końca kolejnej misji. I kończę kolejną misję. Szczur albinos. Za ponad 500 000 punktów doświadczenia i kaptur mistrza gruboskórnego. Całkiem ciekawe statystyki jak na kapelusz. Ustawię zaraz nową wartę. A przy okazji bym jeszcze zajrzał. Nie ma super tajnej, specjalnej, ukrytej misji? W porządku. Nie spodziewałem się. Zobaczmy, co ja tutaj mam. 372, 300... 700... 900 pancerza, nie. Kapelusz albo kaptur jest gorszy, chyba że... Jaki kapelusz ma... 700, 300, 400... Nie. Zostanę przy tym, co mam. A ciebie rozmontuję. Przy okazji zobaczmy, rękawice mogły ulepszyć jeszcze. I też bym tak zrobił.
W porządku. A przede wszystkim za 18 godzin będę mógł znowu kopać klejnoty. Nie mogę się wręcz doczekać. Już niedaleko. I kopalnia klejnotów będzie na poziomie 14. Tak więc przeczekajmy do końca obecnej warty. I po kolejnym skoku czasowym zbiorę zasoby z warty i podejmę się pierwszej misji. Niech to będzie ta. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. I jest pierwsza wygrana. Pupile, woda kontra światło. No niestety nie udało się. Gildia zgłoszy się do ataku i obrony i zajrzałbym jeszcze do gabinetu magii. Gdzie mam eliksir fizyka molekularnego? Więc mam mimo wszystko całkiem fajny komplet napoików. Więc w gildii zawalczyłbym sobie w portalu do piekieł. Ładny cios krytyczny. 9 milionów obrażeń. I lochy. Indywidualny portal do piekieł, zobaczmy. A teraz nie zwróciłem szczególnej uwagi, ile było poprzednio. A tutaj zawalczyłbym sobie. No z tobą na razie nie. Chociażby w tornadzie. Z wodzem Mein Kampf. Doskonale. Ponad 14,5 miliona punktów doświadczenia. I ulepszyła się kopalnia, gdzie zaraz będę szukał nowego klejnotu. I cóż mogę tutaj kolejno ulepszyć? Albo akademię. Koszary chyba mają najniższy poziom. Koszary i skarbiec. Lub ewentualnie będę zbierał na ulepszenie jeszcze bardziej twierdzy. Do tego nie jest aż tak daleko. Kwatery robotników mogę ulepszyć. To byłaby obecnie dobra opcja. Tak jest. I w twierdzy zawalczyłbym sobie trzema za 53 tysiące zasobów. Dwoma za 89 tysięcy. Niech się już szkolą nowi. Trzech za 25 się nie opłaci. Tu bym przeczekał. Zbiorę zasoby z podziemi. Zawalczę sobie w wehikule czasu. Szkaradny demon i nocna zmora. Za ponad 5 milionów punktów doświadczenia. I wezwę sobie pierwszego bohatera do moich podziemi. Którym będzie gnom czarodziej. I jest pierwsze zwycięstwo. Człowiek czarodziej.
Ponad 5000 inteligencji. I kolejne zwycięstwo. A na obecną chwilę skończyłbym misję za ponad 1 000 000 punktów doświadczenia. I skuszę się zaraz na tą. I znajdziemy sobie kolejnego przeciwnika do podziemi. A z tobą już chyba walczyłem przed chwilą. Tak mi się wydaje, że to jest ten gnom, z którym walczyłem poprzednio. Czarodziejka mrocznych elfów. Ponad 3500 inteligencji, nie powinno być groźnie. Prawie 4000 inteligencji, ale nadal miała za mało siły uderzeniowej. Czarodziej elfów. Ponad 5000 inteligencji i kolejne zwycięstwo dla władcy podziemi. I czarodziejka elfów. Prawie 7000 inteligencji. I była silniejsza od władcy podziemi. Niestety, pierwsza przegrana dzisiaj. Kolejna czarodziejka elfów, ale ma nieco niższe statystyki. To jednak się nie przebije nawet przez troli. A my lecimy dalej. Mroczny elf czarodziej. Ponad 4500 inteligencji. Doskonale. I czarodziej goblinów. Ze stalową brodą. Ponad 5000 inteligencji. Ale ledwo co przebił się przez gobliny. Prawie idealne zwycięstwo. Jeśli wezmę pod uwagę tylko władcę podziemi. Czarodziej demonów. Ale też bez problemu sobie władca podziemi poradził z nim. Człowiek czarodziej. I czarodziejka elfów. Ponad 10500 inteligencji. Tutaj naprawdę będzie groźnie. No właśnie. Ma ogromną siłę uderzeniową. Nic nie mogłem tu zrobić. Niestety druga przegrana już. I kolejny mroczny elf. 6000 wytrzymałości, ale dosyć mało ma siły uderzeniowej. Jednak zobaczmy. To nie będzie prosta walka. A jednak się udało, doskonale. To by były wszystkie walki, tak więc na 13 walk tylko dwie przegrane. Nadal bardzo dobry wynik. W twierdzy dwóch żołnierzy za 67000. Jeden za 5000, co się kompletnie nie opłaci. Więc niech się szkolą nowi. Doktor Abawuwu, cóż mi przeznaczenie dzisiaj powie? 2 000 000 złota. Ja bym tylko zajrzał do czarownicy. I tutaj.
Ale nie ma tak specjalnie nic ciekawego. W takim razie zajrzałbym jeszcze do wieży. Macie wszyscy maksimum? Macie maksimum. W porządku, więc będzie w ten sposób. Jeden punkt inteligencji, jeden wytrzymałości i czekamy do końca misji. I ruszam dalej. Skorpion cienisty za ponad 2 miliony punktów doświadczenia oraz klepsydra, która mi się zaraz przyda. Kolejne 1,5 miliona punktów doświadczenia oraz śliwka wody. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Doskonale. Śliwka wody dla ciebie. Światło kontra... A może najpierw ziemia kontra światło? Szczerbun. Dużo nie brakowało, ale jest tu światła. I to tyle dla ciebie. W gildii zgłoszę się do obrony. Lochy. Spróbujmy sił z osłem obfitości. Od ostatniego razu sprzymierzeńcy chyba mieli z dwa poziomy. Tak więc powinno pójść nieco łatwiej. I jest 10 milionów. Siedemnaście milionów nabił. Maguś 10 milionów nabił, a nawet ponad. Ale nadal zostało 80 milionów do ubicia. Siedemdziesiąt trzy miliony. Oj, za bardzo wchodzą mu ciosy krytyczne. No właśnie. Troszkę niefortunnie poszło. Z nieco większą kroplą szczęścia nawet wygramy to. Nie. Dwóch za 18 tysięcy też się nie opłaci. Więc biorę zasoby. I jak tam w rejestrze? Zobaczmy. Nie, nie dam rady. Tu też nie. Tu też nie. A tu już był kontratak. No niestety. Mimo, że mam pełny skład. Ale będę musiał przeczekać. Tu już byłem, więc czekamy do końca kolejnej misji. I kończę kolejną misję. Wiedźma. Za prawie 3 miliony punktów doświadczenia. Niech będzie ta misja.
Pupile rany jeszcze nie są dostępne. Lochy też nie. 20 za 68 się nie opłaca. Więc czekamy dalej. I kończę kolejną misję. Ponad 4 miliony punktów doświadczenia i cytryny światła. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Prawie się udało. Cytryna światła dla ciebie i mrok kontra światło. No niestety nie poszło najlepiej. A co się dzieje w twierdzy? Jeden żołnierz za 61 tysięcy. To już wygląda lepiej. Zawsze krok do przodu. Niech się szkoli nowy. Tutaj na razie nic nie zdziałam, więc czekamy do końca misji. I kończę kolejną misję. Szkielet za ponad 1,5 miliona punktów doświadczenia. Niech będzie to misja. A na wszystko inne będę musiał poczekać. Ewentualnie, ale nie. Nie wystarczy mi tutaj siły uderzeniowej, niestety. Zbiorę zasoby z podziemi i czekamy. I ruszamy dalej. Chciwy gremlin. Co niecały milion punktów doświadczenia. Niech będzie ta misja. Arena, zawalczę sobie z tobą. No niestety, wszedł mu cios krytyczny. Na wszystko inne jeszcze będę musiał poczekać. Tyle, że w twierdzy dwóch żołnierzy za 95 tysięcy. Trzech za 123. Trzech za 56. 6 za 206. Jeden za 59. Teraz wraz idzie ładnie do przodu. 2 za 48. I 10 za 60, co się nie opłaci. Więc na razie niech się szkolą nowi. I przeczekamy do końca misji. I kończę kolejną misję. Piaskowy blob. Za ponad 2,5 miliona punktów doświadczenia i truskawkę ognia. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Doskonale. Truskawka ognia dla ciebie. I ogień kontra światło. Nadal cała nadzieja w smoki. No poziom 100 kontra 45. Tak jest. Cytryna dla ciebie, Paladon. Jeden punkt inteligencji i w lochach zawalczyłbym sobie z tobą.
77 milionów punktów życia. Milionów. Doskonale. 288 milionów 853 tysiące 442 punkty doświadczenia. I pluszowy psiak dla prawdziwych twardzieli ze statystykami dla wojownika. I tym właśnie skończyłem cyrk grozy. I dobiłem 317 poziom. W takim razie dziękuję wam za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. To Antaos. Over and out.